trzech najlepszych panów. Czyli miejsce trzecie zajął Piotr Gawron, ULKS Talex Boży Duchom. Zapraszam, miejsce trzecie. Miejsce drugie, Damian Kluczkowski, Jednostka Wyspowa 16-96 Złocieniec. A czas, jaki uzyskał po 16:49. I zwycięzcą został mieszkaniec Koszalina. A czas, jaki uzyskał, to 16:29. Gratulujemy panowie, dziękujemy. Miejsce trzecie zajęła Katarzyna Merka, MTS Kamerniastwo. Miejsce drugie Izabela Tomczak, Szymfoga, TKKF Koszalin. I miejsce pierwsze Małgorzata Kotrapałka, Koszalin. Dziewczęta. Miejsce trzecie zajęła Hanna Mazurek, Babeczki Koszalin. Miejsce drugie Sandra Ryman-Niepińska, ZSP 1 Słupsk. I miejsce pierwsze Nela Radlińska, Pupil Koszalin. Czyli miejsce trzecie zajął Maciej Wolański, kto u brzegu, nie ma go. Miejsce drugie Jakub Pluciński, Poznania z Lubonia. I miejsce pierwsze Dawid Jaśliński, Gimnazjum nr 7, Koszalin. Ojciec Dostojewski, miejsce trzecie, miejsce drugie Piotr Ignaczak i miejsce pierwsze Mariusz Liczewski. Zapraszam. Pierwsze Martyna Chodor, miejsce drugie Agnieszka Kuna i miejsce trzecie Belina Szablę. Zapraszam na podium. A przygotują się panowie M30 Skierka, MKS Sławno, miejsce drugie Krzysztof Musiał, Foran TKKF Koszalin i miejsce pierwsze Rafał Kamieniecki, Tupotuska. Zapraszam. Krzysiu Musiał, to wiem, że pojechał, bo mówił o tym. Czyli mamy dwóch panów, miejsce trzecie Grzegorz Skierka, MKS Święcław, no a miejsce pierwsze Rafał Kamieniecki, Tupotuska. Zapraszam. Miejsce trzecie tej kategorii zajęła Lucyna Matyjasek z Koszalina. Miejsce drugie Iwona Łangowska, Kołobrzeg i miejsce pierwsze Anka Konieczna, Koszalin. Zapraszamy. Miejsce trzecie w tej kategorii zajęła Katarzyna Wtaszyńska, Kołobrzeg, Biega. Miejsce drugie Małgorzata Malinowska, STR Świwi. Miejsce pierwsze Agata Uznańska, Kołobrzeg. Zapraszamy. Trzecie w kategorii 50 zajął Edward Woch z Koszalina, właściwie z Jana. Szkoda, że tutaj nie ma. Członek Rady Osiedla. Miejsce drugie Janusz Krzyżewski, Kołobrzeg Biega, Maraton Team. I miejsce pierwsze Robert Kościelniak, Forlan TKKF Koszalin. Miejsce pierwsze zajęła Halina Solak, Świat Płytek u Kryspina z Bytowa. Kategoria N60. Miejsce trzecie Waldemar Kozłowiecki, Forlan TKKF Koszalin. Miejsce drugie Leszek Dudkiewicz, Forlan TKKF Koszalin. I miejsce pierwsze Leszek Koligiewicz, Koszalin. Thank you.
Julek na pamiątkę dla seniora dzisiejszego biegu, czyli najstarszego uczestnika dzisiejszej imprezy. To jest podium z Jamla dla Julka Juniora. Dzisiejszy biegu, proszę na podium.